dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu na kanale. Witajcie po Some Travel, na wstępie łapeczka w górę i subskrypcja, nie zapomnijcie oczywiście. Właśnie przejechaliśmy przez Garb, tak trochę za często, zaraz będzie kolejnym. Ale to nie, bo dzisiaj jedziemy robić coś fascynującego! Coś mega ekscytującego, fascynującego oczywiście dla nas, nie wiem czy dla was... Dla was pewnie nie. Tak czy nie? Ale już wiecie po tytule, tak. Wspominałyśmy o tym w poprzednim vlogu, jedziemy robić tatuaż. Nie jeden, nie dwa, nie trzy, a cztery! A ile lat minęło? Od ostatniego? Właśnie próbowałyśmy sobie to... Osiem? Jakoś ogarnąć. 8 lat? Prawie 8 lat, od ostatniego naszego wspólnego tatuażu. Wspólnego i będziemy miały takie same. Także dajcie znać, czy ciekawa jestem, czy zgadniecie. Zgadniecie jak motyw, co? Jak w ogóle? I śmiało pytajcie, to damy znać od odpowiedzi w kolejnym filmiku. Skąd takie tatuaże i w ogóle, nie? No, także jedziemy teraz ogarnąć sobie tatuaże i podejrzewam, że troszkę nam zejdzie. Także nie wiem, czy coś jeszcze uda się nam nagrać dzisiaj. Mhm. Jak nie, no to pokażemy wam je jutro. Ale no czekajcie, czekajcie. Będzie fascynujące na pewno, bo ja się nie mogę doczekać. A ty? Ja tak samo, po prostu jeszcze tatuator nasz to w ogóle jest też bardzo, bardzo fajną osobą. Także no nie mogę się doczekać tego spotkania. Powiem wam, że ten wzór, który... jeden z wzorów, który wybrałyśmy, to w ogóle on zaprojektował sam. Jak go zobaczyliśmy, to stwierdziliśmy, że to jest dla nas, to jest nasze... Przeznaczenie po prostu. Tak. Oszukać przeznaczenie. Musimy to po prostu mieć na sobie, że tak powiem. No to nic, jedziemy i będziemy się odzywać. A ja wam chciałam jeszcze pokazać, że jadę w moich kroksach Justina Biebera, który nas wkurzył, bo nie koncertuje, a mam od niego skarpety i kroksy. Justin Bieber się skończył. Też tak myślicie? Nastała nowa era Balvin. No i idę po kinie. Zaraz się dowiecie, gdzie jesteśmy. Albo tak jak mówiliśmy wcześniej, po tytule już wiecie, gdzie jesteśmy. Idę odebrać kinie, bo musiałam dostarczyć Mirandę i Stevena w kolejne miejsce, ponieważ zaraz jedziemy na pyszne jedzonko. Oni już na nas czekają, więc mamy zarezerwowany stolik. Melunia zarezerwowała stolik, także dziękujemy serdecznie. Zaraz będzie pyszne jedzonko, a ja je lecę odebrać kiniulę. Zobaczcie, jest już ciemno, niestety mamy znowu burzę, deszcz troszkę popadał i zrobiło się chłodno, także ubrałam bluzę. My już jesteśmy po tatuażach i może opowiesz swoje wrażenie. Secret Project już został teraz ujawniony, jesteśmy po, jesteśmy zadowolone, zachwycone, dziękujemy serdecznie. Co więcej? Tak, jesteśmy zachwycone, ale nie pokażemy już wam dzisiaj tego, co zrobiłyśmy, tylko po prostu zrobimy to jutro, jak już będzie jasno. U nas w domku są też, znaczy jutro, no nie w tym vlogu, tylko po prostu w kolejnym dniu, żeby nie było. U nas są w domku Madzi rodzice, właśnie z którym byliśmy jeszcze w restauracji i na pysznym jedzonku. No i zostaje u nas kilka dni, także pewnie teraz będą takie właśnie vlogi łączone z kilku dni znowu. Chciałam tylko, że nasz ten efekt chyba przerósł nasze oczekiwania. No mi się bardzo podoba. Mi też ja bardzo. Jestem mega zadowolona z tego, co nam wyszło, także na pewno będzie tego więcej. Latina Gang. Witajcie w kolejnym dniu. Cześć wszystkim, witajcie. Na wstępie zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, cześć subskrypcji. Ale to już mówiliśmy. Tak. Ale jak widzicie, u mnie coś się zadziało, byłam właśnie znowu na kolejnym usuwaniu, już czwartym razie usuwaniu starego, permanentnego, także już ostatni raz prawdopodobnie, no zobaczymy co z tego wyjdzie. No i teraz wam pokażemy nasze tatuaże. Jeszcze chciałam powiedzieć, że u mnie też ładnie się goi wszystko, u prawda? U ciebie super to wygląda, no. I tatuaże proszę. Tu jest jeden. Buźka. Kurde, tak nie Latino, gang, 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 gang. Jeżeli kojarzycie, to jest buźka z J Balvina. Tak się zajarałyśmy muzyką i koncertem i w ogóle jego osobowością. I tym vibe'em całym, że tak. Musi być z nami cały czas. Tak. I kotek oczywiście jest. I koteczek. Kotek też jest. O, zobaczcie. Zaraz wam pokażemy. Przebitkę jeszcze zrobimy koteczka u mnie i buzieczki. Buzieczki. Także tak. Pyskol dziękujemy. Idziemy teraz. Teraz idziemy, zapraszam kinie na koktajl refreshing. Słuchaj, dzień dziecka. Bycie jest dzień dziecka, także to wszystkim dzieciakom i psiom dzieciakom, i puchatym dzieciakom, i kocim dzieciakom, i wszystkim dzieciakom. Tak, i nasze dzieciaczki też dzisiaj tam się gdzieś. Ciocia Madzia się do nas. I dzisiaj ciocia Madzia do nas przyjeżdża, także dzieje się. Lecimy.
i z okazji dnia dzidziusia Madzia zabrała nas na... Ginger ale, tak? Ginger ale tonic espresso. A ja mam dragon fruit oczywiście. Na lemoniadzie. Ten polecam wam, bo on jest taki słodziutki. Niam, niam, niam. Przepyszny. Mój ulubiony napój. Latem oczywiście. No i wracamy do domku i wam pokażę z bliska, jak się to prezentuje. No powiem wam, że wydaje mi się, że trochę zeszło, chociaż już mi pani Lena powiedziała, że to już ostatni raz, bo no już tego pigmentu, który tak siedzi głęboko i który siedzi tak naprawdę w bliznach, nie uda nam się usunąć, także no, to chyba będzie na tyle, ale zobaczymy, jaki będzie efekt finalny tego. My wracamy do domku i czekamy na ciocię Madzie i będziemy robić co? Grilla, a zaraz będę też robiła fajny smakołyk dla naszych chłopaków, bo mamy w domu truskawki. Na dzień dziecka zrobimy im coś specjalnego. Słuchajcie, dotarłyśmy do domu i chciałam wam pokazać, bo już zrobiłam ten deserek dla chłopaków. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. A tu chciałam pochwalić się, zobaczcie, jaki piękny kwiatek od Madziulki. Dziękujemy ciociu Madziu, to z okazji naszych zaległych imieninek. I tu drobny gifcik dla Madzi, także zaraz daję chłopakom. A tutaj w składzie jest tylko mascarpone, jogurt bez laktozy i truskawki. Tak tu się prezentuje. Babciu, proszę. Smakuje? Smakuje. Guci, proszę. Chodź, Guciuś. Guci ma też to samo. Po jedzonku wybraliśmy się jeszcze na bardzo długi spacerek. Zobaczcie, ja musiałam czapkę założyć, żeby ochronić te brwi. I powiem wam, że już to czerwone też zeszło. I wygląda to całkiem dobrze. Tylko, że teraz tu jesteśmy prześwietlone, bo strasznie zaczęło świecić słońce. A z tyłu idzie ogromna burza. A za nami, tak, widzicie? O, tam. Teraz. Widać to? O, tam właśnie z tyłu widać burza za nami. W szybie idzie. Fajnie, bo mamy burza. Dopiero godzinę 17 i zrobiliśmy sobie takie, nie wiem ile kilometrów, kurde, 4 kilometry? Kurczę, nie 4 wiem. 4 na pewno były kilometry, aż nam się przypomniało Kilarnej. Chyba w ogóle zatęskniło nam się za Kilarnej, za półtorej godziny tak. Chodziliśmy w każdym razie. Półtorej Także godziny spacerek. Fajny spacerek za nami, pieski zadowolone. Powęszyły, poniuchały. Psiecka. Psiecka, tak, na psiecku. Węszeniu. Tak. A teraz także chyba się udajemy do Hacienda. Aktywny dzionek i idziemy Netflix and chill. Do domku. No może w końcu, bo pada deszczyk teraz, bo zobaczcie. Teraz zaczęło padać, tak. My właśnie oglądamy sobie nowy sezon Kardashianek i testujemy nowe lody Häagen-Dazs Lotus, które kupiłyśmy gdzie? Żabce! A teraz zobaczcie te potworki. Znienawidzą nas, nikt nie całuje. Proszę, Häagen-Dazs. Z opakowania. I broda. Brudka. Mhm. Pyszna. Słoneczko wyszło. Kardashian. I w tle Kardashian, proszę bardzo, Madziula je. Guciuś je. Przecież wam Fabciuś też lizał. Fabciuś teraz udaje, że nie lubi. Znaczy my im nie dajemy w ogóle takich. Nie, tak polizali troszkę tam. Tak naprawdę nie dajemy im takich, tylko dajemy im... O, patrzcie. Dajemy im śmietankowe, no ale masakra, oni tak lubią lody. Nie można. Zaraz już. Właśnie mam tam w lodówce, także dam wam. Powiem wam, że jest już ciemno i nawet dosyć jest chłodno. Jest już ciemno. Prawda? Tak. Chłodno się już zrobiło. A nie aż i... tak bardzo, bo ja mam kroksy. Nie, ale maj był przepiękny, gorący, a teraz czerwiec się rozpoczął, no tak nieciekawie. A ja wam jeszcze chciałam powiedzieć, że mam takie przemyślenia, że to hasło diozu, kocham psy, ludzi niekoniecznie, to w naszym przypadku bardzo się sprawdza. A mianowicie, powiem wam, że wkurzają nas strasznie zmotoryzowane osoby, w sensie rowerzyści, hulajnogi. Właśnie myślałam, że chcesz powiedzieć, że dostałeś ma pierdziel. Nie, chcę powiedzieć o tym, że jeżdżą po chodnikach. A, to też. Mimo, że tutaj jest ograniczenie do 30 na godzinę, także mogą spokojnie jeździć po ulicy. A jeżdżą po chodnikach, nie dają znać. Nawet to nie jest to, że jeżdżą po tych chodnikach, tylko no, nie sygnalizują. A my idziemy z pieskami, no i to jest strasznie niebezpieczne. Także jeżeli jesteście jeżdżącymi rowerzystami lub jeździcie hulajnogą elektryczną, bo ostatnio we mnie wpadła, w plecy mi wjechała na chodniku, bo właśnie nie zasygnalizowała, to pamiętajcie, żeby dawać znać pieszym, no, że jedziecie, bo naprawdę o wypadki teraz to nie trudno. A mamy taką sąsiadkę właśnie, która też strasznie narzeka, mówiła, że ją to irytuje, ponieważ też właśnie nieraz miała jakiś przypadek, że ktoś w nią wjechał albo
No albo nie, pieska prawie potrąci. O, światełka się włączyły nam. Pewnie się już coś świeciły. My będziemy się powoli żegnać w tym vlogu. Żegnamy się, uciekamy do domu. Nie wiem, czy dobrze to widać, bo nagrywam z drugiej strony. I zaraz sprawdzimy. Kamera z przodu jest kiepska, a nagrywamy telefonem, bo nie wzięłyśmy aparatu. I zaraz sprawdzimy, czy w ogóle coś tutaj widać. Czy Kinia włączyła nagrywanie? Nagrywanie chyba włączyłam, ale... Gdyby coś, to do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!